Spotkali się na trasce, on w masce, ona w masce. I zaraz Pokemony wyjęli swe smartfony. On pisze na Facebooku, a ona za to wnuku. Normalnie ja nie kłamię, coś ma na Instagramie. Godzinę tak siedzieli i masek swych nie zdjęli. On słowowec chciał wyszedł, bo stwierdził, że napisze. Dziękuję za spotkanie, to było tak jak taniec. Lecz szkoda moja Żeniu, że są te obostrzenia. To miłość covidowa, bezpieczna, no i zdrowa. On Tadek, ona Żenia, szanują obostrzenia. To miłość covidowa, bezpieczna, no i zdrowa. A ona odpisała, żeby mu się oddała. Nie może, lecz na razie, bo może się zarazić. Lecz był to full szczęśliwiec, wysłała mu na privie, by dodać mu zajęcie, swe rozebrane zdjęcia. On czekał na zbliżenie, lecz nie mógł dotknąć Żeni. I facet się wykończył, bo COVID się nie skończył. Zabrała go kostucha, wyzionął chłopak ducha. Hamował swoje żądze, bo słuchał rozporządzeń. To miłość covidowa, bezpieczna, no i zdrowa. On Tadek, ona Żenia, szanują obostrzenia. To miłość covidowa, bezpieczna, no i zdrowa. Po latach wielu mała się o tym dowiedziała, że obostrzenia zdalne to były nielegalne. Po latach wielu mała się o tym dowiedziała, że obostrzenia zdalne to były nielegalne. To miłość covidowa, bezpieczna, no i zdrowa. On Tadek, ona Żenia, szanują obostrzenia. To miłość covidowa, bezpieczna, no i zdrowa.